Adam Michniewski, Łódź, pseudonim Mały. Mniej więcej od roku jeżdżę na rolkach. Co tu można dużo powiedzieć? No, rozwinęło to się w naszym kraju okropnie szybko. I jest kilku zawodników, którzy z powodzeniem mogą startować w zawodach międzynarodowych. Myślę tutaj o zawodach DIF, organizowanych w Niemczech, gdzie zjeżdża się cała czołówka w zasadzie Europy, a czasami, zwłaszcza na finały. W Monachium, zaraz po targach ISPO, zjeżdża się cała czołówka światowa. Coś jeszcze? Wcięcie, no. Patrz do kamery. Już. Okej, najlepsi w Polsce. Według mnie niedocenieni do tej pory są Radek Tobolski, piękny. Korej jest doceniony w miarę, chociaż mógłby się postarać i mógłby z powodzeniem walczyć o pierwsze miejsce nawet na streetie. Natomiast rampa, no w tej chwili dużo zawodników urodziło się, że tak powiem, na rampie. Jest dość duża konkurencja, ale nadal zamyka się to w liczbie około 5 do 10, także jest to za mało, żeby zwiększać poziom w Polsce i zawodnicy rampowi, na przykład tacy jak ja, powinni startować w zawodach międzynarodowych, aby podnosić swój poziom. Co jeszcze? Zawodnicy za granicą. Według mnie wreszcie doceniony Manuel Brys na rampie, pierwszy w Lozannie. No i street to jest przede wszystkim Matty Metz i Randy Rothaus, Spicer. Ale w Polsce jest oczywiście snu. Sponsoring. Głośny temat ostatnimi czasy w Polsce i do tej pory niedokończony, ponieważ jeszcze chyba nie znam osób, które mają podpisany jakikolwiek kontrakt. Natomiast na są takie problemy z lojalnością tak zwaną. Jedni sponsorzy mają pretensje do zawodników, później do drugich sponsorów, że się wykorzystuje zawodników. Natomiast nikt się nie pyta zawodników o ich zdanie. To jest moim zdaniem nie fair. Powinno to być wszystko załatwione z góry, otwarcie. Wszyscy powinni wiedzieć, co jest grane. No i tyle. Chyba może... Jeszcze nie, jeszcze raz. Dobra. Jestem. Moi sponsorzy, przede wszystkim Roches. Do tego dochodzą ewentualnie jeszcze jakieś firmy, które szyją ubrania, na przykład Lenar i Lurys, ale tutaj już są pewne problemy, ponieważ nie zawsze da się wyegzekwować od tych firm to, co powinniśmy egzekwować. I jeżeli to będzie ok, to moim zdaniem reszta też będzie ok. Natomiast u mnie na pierwszym planie Roches, który mnie wypromował i dzięki niemu jeszcze. Cześć. Jestem Adrian Matuszewski, mówią na mnie Tarzan, właśnie dzisiaj są moje urodziny, 19. Jeżdżę już od 3,5 roku i staram się, żeby wychodziło tak najlepiej. Ale co? No to dawaj. Poczekaj już. Bardzo lubię, jeżeli ktoś, kto jeździ, ma bardzo fajny styl. W ogóle bardzo styl mi się podoba. Styl jazdy, styl pokazania pewnego triku, styl wykonania tego triku i w ogóle styl w ogóle człowieka. Na przykład bardzo imponują mi ludzie takim fajnym stylem. Na przykład piękny ma bardzo fajny styl. Ludzie na przykład, którzy moim zdaniem nie mają tego stylu, to Albert. Znaczy jeździ bardzo fajne tyczki robi, ale nie ma tego stylu. No to jest nieważne. Na przykład według mnie ludzie, którzy najfajniej jeżdżą w Polsce, to jeżeli chodzi o rampę, jest to Korej, jest to Mały, jest to Sahara i Rafi, tak, nawet też. Dobrze, na streetie na pewno pani jeździ właśnie piękny, pani jeździ Kałas, pani jeździ Francuz, pani jeździ też Albert. W ogóle wszyscy pani jeździ dzisiaj, w ogóle pani. No.
Jeżeli chodzi o mnie i o moich sponsorów, to moim ekstra, w ogóle super sponsorem jest firma Roches, pan Ryszard Burakowski, który mnie wypromował, jeżdżę już dla niego od 3 lat i jest ekstra. No, także to była tyle sponsorów. Cóż, a więc co ja mógłbym zmienić w inline skatingu polskim? Może zmienić to, a może dużo nie mogę, a mogę ewentualnie pomóc, bo ja jestem osobą taką, która tylko jeździ i bierze czynny udział w tym, co się dzieje, więc za bardzo nie mogę tego tutaj zrobić. Ale chciałbym powiedzieć przede wszystkim to, że wszystkie imprezy przede wszystkim są przygotowane bardzo szybko, tak na gwałt turety, nikt o tym nie myśli, jakby to jakoś urozmawiać, żeby publiczność się trochę pobawiła i w ogóle po prostu tak strasznie tak sztywno i w ogóle sztucznie. Przede wszystkim właśnie urozmaiciłbym to jakimiś rekreacyjnymi przerwami dla publiczności i w ogóle. Co ja tu jeszcze mogę powiedzieć o pomocy? Już? Okej. Okay. Różnica między naszymi skateparkami a skateparkami na zachodzie jest taki, że na przykład taki koleś, który się uczy tam i po prostu sobie jeździ na roleczkach, to ma taki wybór, powiedzmy, i mówi sobie z kolegą, słuchaj, no to gdzie dzisiaj pojedziemy? A pojedziemy tam, słuchaj, bo tam jest fajnie, tam jest dużo ram. A no nie wiem, a może pojedziemy tam, bo tam jest tak, a może tam jest po prostu, masz słuchaj, kilka ileś, a powiedzmy jest, u nas jest tak, że powiedzmy w danym mieście, powiedzmy tam w trzech miastach jest jakiś skatepark, powiedzmy, jeżeli jakiś koleś mieszka gdzieś daleko, to musi wsiadać w pociąg, jechać, jakiś kawał, kurczę, mówić o kurde, żeby tylko tam gdzie najbliżej po prostu jest możliwość. Nie ma czegoś takiego, że jest zróżnicowanie, jest pełno skateparków, jest w każdym skateparku jest porządna rampa, nie jest tak. Na razie chyba najfajniejszą rampą, jaka tylko jest, to jest tylko w Łodzi i naprawdę tylko ta się liczy. Jest porządny coping, jest porządny promień i ogólnie jest super. A no nie ma, po prostu nie ma gdzie. Także uważam, że młodzież no nie ma gdzie się tak porządnie wyszaja na tych rolkach, szczególnie w okresie zimowym. Uważam, że sponsorzy powinni, ci, którzy zbawią się w to i nie tylko ci, powinni po prostu inwestować w to, żeby po prostu młodzi się bawili, ewentualnie przestać budować jakieś tam niepotrzebne rzeczy, a właśnie inwestować w to, bo to się przyda. Nie, może nie akurat dla nas, ale na następnych, bo to się ruszy naprawdę. Cześć. Już. Cześć, nazywam się Amadeusz Ciesielski, pseudonim Kaskader. Moja przygoda z wrotkami zaczęła się 6 lat temu, kiedy to właśnie wyszedłem z wojska i kupiłem sobie pierwsze łyżwo rolki firmy Proacro. A nie, przepraszam, pierwsze moje łyżwo rolki to były rollerblade z taką metalową płozą dziurkowaną. Tak jak już powiedziałem, 6 lat jeżdżę na łyżwo rolkach. Co mam dzięki łyżworolkom? No dzięki łyżworolkom osiągnąłem troszeczkę może takiego rozgłosu, bo jestem chyba jedyny z najstarszych osób czynnie jeżdżących na łyżworolkach. Mam 25 lat, drugi raz żonaty, już rozwiedziony, tydzień temu właśnie żona odeszła. Dla dresiarza po prostu wybrała szybszy samochód i życie po prostu jest złodziejem niż... Cześć, nazywam się Amadeusz Ciesielski, pseudonim Kaskader. Moja przygoda z łyżworolkami zaczęła się około 6 lat temu, kiedy to wyszedłem z wojska, kupiłem pierwsze łyżworolki firmy Proacro. Pamiętam, wtedy już je kupiłem za 1 100 000. Przepraszam za moją chrypę, ale właśnie tydzień temu wpadłem do jeździ na jeziorze, jeździliśmy na łyżwach, wpadłem, ale to nieważne. Wracając do łyżworolek, tak jak już powiedziałem, 6 lat już jeżdżę łyżworolkach. Trudnie się dziedziną tańca na łyżworolkach, czy jeżdżę figurowo. Mogę dodać, że jestem jednym chyba z najstarszych czynnie jeżdżących skaterów, jak to można powiedzieć. Co jeszcze mogę powiedzieć? No dzięki łyżworolkom osiągnąłem, tak mi się wydaje, że bardzo dużo. Po prostu moja praca to jazda na łyżworolkach, obecnie jeżdżę w Balladynie u Hanuszkiewicza w Teatrze Nowym. Tam gram taki niewielką rolę właśnie diabła poruszającego się na łyżworolkach. Oprócz tego tańczę na pokazach mody, interesuję się choreografią, układam choreografię. Wszystko to, co robię, to właśnie jest związane z muzyką, z tańcem. No, oprócz tego gram w takim discopolowym zespole dance'owym Kaśka. Może będę mówił ciszej, bo po prostu robię to tylko dla pieniędzy. Przecież wiadomo, że discopolo jest tylko dla pieniędzy. Ale wracając właśnie do łyżworolek, na rampie, bardzo lubię na rampie jeździć. Wszakże są ode mnie
lepsi ludzie, tak jak Korej, Machu, Mały, Tarzan, ale po prostu ja robię tutaj z takiego szołoma na rampie, po prostu wygłupiam się. Moim takim popisowym numerem jest stójka, za chwilę przejdziemy, zaprezentuję stójkę. Tak zwany inwert, a tam się nie znam, co jest ważne, że mi wychodzi bardzo dobrze. I po prostu jest dobrze, no, przez łyżwarolki osiągnąłem właśnie bardzo dużą sprawność, jestem wygimnastykowany. I po prostu tak jak w mojej piosence, od starszego do podlotka, wszyscy jeżdżą dziś na wrotkach. Jeździ ojciec, jeździ matka, jeździ dzieci też gromadka. Żeby zdobyć trochę zdrowia i kondycji też nie mało. Nie ma w świecie nic lepszego jak na wrotkach jeździć miał. Także zapraszam wszystkich do jazdy na łyżwarolkach, na wrotkach, na deskorolce. Po prostu dużo ruchu. To jest coś wspaniałego. Seks, adrenalina i jazda na wrotkach. To jest 100% czystej adrenaliny. Także można grać w hokeja, można jeździć, a mogę się też pochwalić takim wyczynem, który właśnie niedługo dokonam. Przyjadę z Krakowa do Warszawy postaram się w ciągu 15-16 godzin jazdy non-stop, już się intensywnie przygotowuję do tej jazdy. Także to będzie na rolkach takich troszeczkę nietypowych. Także dziękuję bardzo i zapraszam do wspólnej zabawy i zapraszam teraz pod balon. To przeze mnie, nie?